Szczęść Boże i dobry wieczór dla tych, którzy jeszcze nie wierzą jeszcze. Choć od wiedzy do wiary droga jest bardzo długa, to jednak Pan Bóg bardzo często wiarę daje właśnie o tak. Oczywiście wymaga to naszej modlitwy i ofiary, ale myślę, że o tym jeszcze kiedyś powiemy. Ale chciałbym się z Wami podzielić bardzo, bardzo, bardzo smutną wiadomością. Słuchajcie, przez pomyłkę usunąłem kanał z YouTube. Mój kanał. Straciłem wszystkie filmiki, no i oczywiście wasze subskrypcje. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, a więc powstaje nowy kanał, myślę, że lepszy, lepsza jakość. Będzie się działo znacznie więcej. Myślę, że będzie bardzo dużo rzeczy do posłuchania, do rozważenia, do przemyślenia. I bardzo myślę, że dużo takich kwestii kontrowersyjnych. Ale to już na moim nowym kanale, który będzie się nazywał od tej pory nie moim nazwiskiem, imieniem, ale będzie nosił nazwę Studnia bez dna. Tak, dobrze słyszycie, Studnia bez dna. Jeśli więc chcecie oglądać to, co będę wrzucał, a myślę, że filmiki nowe pojawią się już lada dzień, może jutro, nie wiem, to subskrybuj mój nowy kanał Studnia bez dna. Oczywiście to nie chodzi o mnie, słuchajcie. Ale wiem i mam takie przekonanie, że ten sposób ewangelizacji jest potrzebny, bo bardzo dużo osób, które mówią, pseudo mówią, że wierzą w Pana Boga, tak naprawdę nie chodzi do kościoła, a tym samym nie przychodzą do Jezusa. Jezusa, który umarł za nich na krzyżu, który oddał swoje życie, aby człowiek miał życie wieczne. To jest niesamowita miłość i właśnie do tych ludzi chciałbym dotrzeć. Bardzo konkretnie dzięki Wam, bo to Wy, drodzy słuchacze, którzy mnie oglądacie, którzy na pewno wierzycie i interesujecie się swoją wiarą, możecie właśnie te treści podsyłać tym, którzy z tą wiarą mają problemy. Mam nadzieję, że nam się uda dotrzeć do wszystkich, ale też i że każdy z nas coś z tych materiałów zaczerpnie i będzie mógł rozwijać swoją relację z Panem Bogiem. Słuchajcie, dlaczego kanał o nazwie Studnia bez dna? Dlatego, że to, co będę mówił, to, co mówię, na czym będę się zatrzymywał, tak naprawdę wykracza poza intelekt ludzki bardzo często. Domaga się naszej wiary, nasz rozum do końca nie wystarcza, aby to wszystko objąć. A więc nie da się tego zważyć, nie da się tego zmierzyć i nie da się bardzo często tego zobaczyć. Dlatego studnia bez dna, bo nawet wtedy, kiedy proponujemy jakieś drogi rozwoju duchowego, to kiedy osiągniemy dany punkt, to Pan Bóg zawsze otwiera nam nowe horyzonty, nowe horyzonty, nowe horyzonty, nowe horyzonty, bo to życie z Bogiem jest przecudowne. Przewspaniałe. Ja sam doświadczam bardzo mocno tego życia i tym życiem duchowym chciałbym się z Wami podzielić. Oczywiście, ja nie mówię, że jestem specjalistą, bo specjalistą życia duchowego jest Duch Święty, który nas w to życie wprowadza. I myślę, że o tym będziemy mówili jeszcze. Ale słuchajcie, od czego zaczniemy? Dzisiaj miałem taki wolniejszy dzień, czytałem sobie dokumenty Kościoła. Tak naprawdę to nauczanie Jana Pawła II. I tam natknąłem się na bardzo krótki fragment z Pisma Świętego, a mianowicie z listu do Galatów, rozdział 5, wers 6. Nie będę czytał całego wersu, ale zatrzymam się na 5 słowami, które mnie bardzo dzisiaj dotknęły, które dodały mi skrzydeł i myślę, że stały się takim nowym powerem do ewangelizacji, do tego, aby pogłębiać swoją wiarę. Słuchajcie, autor natchniony właśnie w tym liście pisze takie słowa. Wiara, która działa przez miłość. Wiara, która działa przez miłość. Temat przeze mnie znany, bo owocem wiary jest miłość. I w jaki sposób Pan Bóg dzisiaj potwierdził to moje przekonanie, że w naszej wierze chodzi o miłość. Miłość, która jest owocem mojej osobistej relacji z Bogiem, mojego przebywania przed Nim, karmienia się Nim. I myślę, że od tego tematu zaczniemy. Czym jest wiara? Jakie są dowody na istnienie Boga? Jak udowodnić wiarę? Jak do wiary dojść? Jak też pomóc innym w odzyskaniu wiary? Jeśli chcecie, będziemy o tym mówili.
Do zobaczenia więc wkrótce. Pozdrawiam.